Tornado to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Od wielu lat naukowcy głowią się, by w pełni zrozumieć to zjawisko. Tylko w Stanach Zjednoczonych tornada zabijają średnio 80 osób rocznie. W dzisiejszym filmie przybliżymy Wam proces powstawania tej jakże niebezpiecznej, ale i fascynującej struktury. Zapraszamy do oglądania. Żeby utworzyło się tornado, które jest jednym z najbardziej niszczycielskich żywiołów, muszą zostać spełnione dwa warunki. Pierwszym z nich jest pojawienie się na niebie cumulonimbusa, chmury burzowej, którą wszyscy doskonale znamy. To dlatego, że tornado to wir powietrza rotujący cyklonicznie, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wyrastający z podstawy właśnie cumulonimbusa. W niektórych cumulonimbusach tworzą się tak zwane mezocyklony. Powstają one na skutek różnic dotyczących zarówno prędkości i kierunku wiatru, jakie odnotowuje się na różnych wysokościach. Przez te różnice masy powietrza najpierw zaczynają wirować w osi poziomej, a później, jeśli prąd wstępujący powietrza, czyli taki w którym powietrze podnosi się do góry, w chmurze burzowej jest wystarczająco silny, następuje odchylenie poziomego wiru powietrza w kierunku pionowym. W ten sposób powietrze unoszące się do góry jest wprawiane w ruch wirowy. Chmura, w której występuje taki proces, nazywa się superkomórką burzową. Kolejnym warunkiem do tego, by powstało tornado, jest przeciwnie skierowany strumień powietrza. To tzw. prąd stępujący, który jest skierowany ku powierzchni ziemi. To on powoduje coś jakby zepchnięcie rotacji od podstawy chmury burzowej ku powierzchni ziemi. Moment, kiedy tornado schodzi, poprzedza utworzenie się tzw. chmury stropowej. Jeśli chmura stropowa ewidentnie lotuje, to prawdopodobieństwo, że dojdzie do tornada jest bardzo duże. Superkomórki burzowe, które są przyczyną tornad, potrafią przemieszczać się setki kilometrów. Ich leje mogą mieć średnicy kilkuset metrów, a otaczające je odłamki uszkodzonych obiektów latają z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę, co powoduje śmiertelne zagrożenie nawet w znacznej odległości od leja. Szerokość i kształt nie są miarem siły tornada. Tornada przyjmują zasadniczo dwa kształty, albo klinu, którego szerokość jest większa niż wysokość, albo liny. Wtedy ich leje są bardzo wąskie, ale to wcale nie idzie w parze z małą siłą tornada. Siłę tornada mierzy się tak zwaną skalą Fujity. Określa ona rozmiar zniszczeń, a jej rozpiętość waha się od F0 do F5. Jeśli chodzi o prędkość, z jaką wieje wiatr, to w tornadach wynosi ona 750 km na godzinę. Więcej o tym, jak duże mogą być tornada, zobaczycie w naszym filmie, który pokazuje się teraz w prawym górnym rogu. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału, jeśli film Ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, a jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj nasz kanał, gdyż na ten moment ponad 95% oglądających nas widzów nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli zasubskrybujesz nasz kanał, możesz być pewny, bądź też pewna, że żadna ciekawostka pogodowa się nie ominie. Na dziś to by było wszystko i do zobaczenia jak zawsze w każdy wtorek i sobotę o godzinie 16. Cześć!